Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj, mamy konkurs piosenki Eurowizji, który odbywa się w Rotterdamie, w Holandii. To też ten odcinek to taki eurowizyjny specjal. Dzisiaj będzie podobnie jak w odcinku numer 1200. Mianowicie, dzisiaj zaprezentuję wam 20 teleturniejów znanych w Polsce, które w holenderskiej wersji SGS-em byłyby foreignerami. Gdyby kanał Super Game Show Meister był w Holandii, wtedy te teleturnieje byłyby foreignerami. I takich teleturniejów wybrałem 20. I podzieliłem je na 3 grupy. Grupę z dwójki, z Polsatu oraz z pozostałych stacji telewizyjnych. Te teleturnieje są w Polsce, u nas są w regularnej serii SGS-em, natomiast jeżeli SGS-em byłby kanałem holenderskim, to te turnieje trafiłyby do serii SGS-em Foreigner. No i tutaj takie same zasady właśnie jak w odcinku jubileuszowym 1200, kiedy to omawiałem analogiczną sytuację, jaka miałaby miejsce w Niemczech. Natomiast teraz przechodzimy do sedna sprawy tutaj. I tak. Na początek grupa z dwójki. I tutaj wybrałem Gilotynę, Tak to leciało, Duety do mety, 1 z 10 oraz Wielki Poker. Tych teleturniejów, te teleturnieje, które u nas nadawała dwójka, w Holandii nie pokazała żadna stacja telewizyjna. Co prawda Gilotyna jest w Belgii, ale to w Belgia, nie Holandia. 1 z 10 w Niemczech, ale to przecież Niemcy, a nie Holandia. Duety do mety chyba tylko w Polsce. Tak to leciało, we Francji są popularne. A Wielki Poker, no generalnie to jest format brytyjski, który, a wiadomo, Holendrzy z Brytyjczykami mają sztamę, ale nie aż taką dużą, żeby sprowadzać ten teleturniej do siebie. W każdym razie, to jest 5 moich wyborów, jeśli chodzi o teleturnieje dwójki, których w Holandii po prostu nie ma. Nie ma wersji holenderskich tych formatów. Jeśli chodzi o Polsat, tutaj mamy Idź na całość, Rekiny kart, Awantura o kasę, Gra w ciemno i Życiowa szansa. Awantura o kasę i Gra w ciemno, jedyne dwa polskie teleturnieje, które się sprzedały za granicę, ale żaden z nich nie trafił do Holandii. Tak samo jak Rekiny kart. Popularne w Niemczech, popularne w Belgii, ale w Holandii nie bardzo. Idź na całość, numer jeden swego czasu w Niemczech. W Holandii ani jednego odcinka. Życiowa szansa, również bardzo popularna w Niemczech i w Polsce. Ale w Holandii również ani widu, ani sychu o lokalnej wersji. I to jest grupa Polsatu. Natomiast grupa z pozostałych stacji telewizyjnych. Wygląda tak. Jaka to melodia? Bardzo popularna w Belgii. W Holandii nigdy nieobecna. Rodzina wie lepiej. Poza Izraelem i Polską chyba nikt tego teleturnieju nie miał. 21. Swojego czasu szczyt popularności w Niemczech czy w Austrii. Ale nie w Holandii. W Holandii nigdy tego teleturnieju nie było. To są teleturnieje z jedynki. Chwila prawdy. Popularna w Niemczech, popularna we Francji, ale nigdy jej nie było w Holandii. O co chodzi? Również byłoby foreignerem w Holandii, gdyż notabene bardzo popularny format Wielkiej Brytanii, ale nie aż tak popularny, żeby się odbiło to po drugiej stronie kanału La Manche. Dalej. Oko za oko. Format brytyjski, popularny również w Niemczech swego czasu, ale nie w Holandii. W Holandii nigdy tego teleturnieju nie było. Podaj dalej. Tutaj również duża popularność w Niemczech. Trochę słabsza w Belgii, ale nie w Holandii. I tak, Gra w przeboje, teleturniej belgijski. Za północną granicę nigdy się nie dostał. Następny proszę. Avanti un altro. To również jest format, który w Beneluxie ogólnie jest w ogóle nieznany. No i Tylko ty, czy jak to woli wcześniej Nowożeńcy. Tutaj również nigdy nie było wersji holenderskiej. Jaka to melodia? Rodzina wie lepiej, 21 reprezentują jedynkę. Chwila prawdy, oko za oko, TVN. Podaj dalej, Gra w przeboje, RTL7. Następny proszę, TV Puls. Natomiast o co chodzi? Reprezentuje zarówno jedynkę, jak i TVN. A Tylko ty, czy też wcześniej Nowożeńcy, zarówno jedynkę, jak i Puls. Dobrze. I to wszystko na dzisiaj. To było zestawienie
20 teleturniejów, które w Holandii byłyby foreignerami. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Życzę Wam dużo emocji w czasie oglądania Eurowizji, jeśli ktoś ogląda. Jeśli nie, no to życzę Wam miłego wieczoru i ogólnie miłej soboty. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.